Deweloperska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Jarosław Wesołek, członek zarządu BNW Developer. Spółka realizuje już od 8 lat inwestycje w Tarnowie Podgórnym pod nazwą Tarnowo Park. W pierwszym etapie wybudowaliśmy około 100 mieszkań w budynku wielorodzinnym oraz w budynkach o zabudowie szeregowej. Obecnie realizujemy kolejny budynek wielorodzinny, w którym są zlokalizowane 53 mieszkania. Mieszkania w bardzo różnych metrażach, od 28 metrów kwadratowych typowa kawalerka do mieszkań 75-78 metrów kwadratowych, trzypokojowych, dużych, przestronnych. Cechą charakterystyczną naszej inwestycji jest bardzo dobra lokalizacja niedaleko centrum Tarnowa Podgórnego z bardzo dobrym dojazdem do Poznania. Budynek jest zrealizowany, budowany metodą tradycyjną, z materiałów tradycyjnych. Charakteryzuje się dużą ilością przeszkleń oraz dużą ilością tarasów i balkonów. Ceny na dzień dzisiejszy naszych mieszkań kształtują się na poziomie od 3990 zł brutto za metr kwadratowy do 4690 zł. Ceny są uzależnione od wielkości mieszkania oraz lokalizacji mieszkania na inwestycji. Drugi etap obecnie jest na ukończeniu. Planujemy odbiór budynku w miesiącu kwietniu. Po zrealizowaniu odbiorów technicznych planujemy rozpoczęcie trzeciego etapu. Będzie to znowuż budynek wielorodzinny z częścią usługową. Całość projektu przewidziana jest na około 5-6 lat, z tego względu, że jest to projekt duży, który przewiduje około 20 domów wielorodzinnych i 100 domów w zabudowie szeregowej.